serdecznie oraz ponownie w moim kolejnym filmie. Dziś przychodzę do Was z recenzją produktu Maybelline Affiniton. Jest to podkład, który ma dopasowywać się do Waszej skóry. Affiniton podkład idealnie dopasowuje się bez efektu maski. Przeczytam Wam tutaj podpunkty, jakie przepraszam, są napisane. Idealnie dopasowuje się do odcienia i struktury skóry bez efektu maski. Formuła zawiera witaminę E i perełki, które zapewniają uczucie świeżości oraz perfekcyjne wykończenie makijażu. Podkład zapewnia 8-godzinne nawilżenie skóry, ultralekka formuła, długotrwałe działanie do wszystkich typów cery i testowany pod kontrolą dermatologiczną. Ja ten podkład już znam. Wiem, jaki jest to podkład, ale prosiłyście mnie właśnie, żebym zrobiła dla Was taki test na żywo tego podkładu, jak on kryje i tak dalej, i tak dalej. Ja mam go w kolorze 24 Golden Beige i wydaje mi się, że jest to jeden z niewielu podkładów w tej serii, które właśnie są bardziej takie żółte, bardziej takie neutralne niż właśnie różowe. Krycie ma w porządku. Jak dla mnie jest troszkę za matowy. Ja wolę bardziej takie, wiecie, takie wykończenie, bardziej trochę z takim połyskiem. Na twarzy mam tylko i wyłącznie krem, ten Garnier Hydrata Adapt niebieską wersję. I ja, słuchajcie, za każdym razem, kiedy używam podkład, nanoszę go na jakieś wieczko, które jest wyczyszczone. Ja zazwyczaj spsikuję płynem do dezynfekcji i po prostu przecieram. I tak za każdym razem nanoszę podkład. Dlatego teraz tutaj wyleję ten podkład. Ten podkład, słuchajcie, jak możecie też tutaj zobaczyć, ma dość wodnistą ogólnie konsystencję. Może tutaj tak nie widać, jak podniosę teraz to. To tu widać, jak on właśnie spływa. Jest on właśnie, przez to, że jest wodnisty, jest wydajny, starcza on na bardzo długo. Dla mnie ten kolor, właśnie kolor Golden Beige, jest takim kolorem ponadczasowym. On zawsze jest dla mnie, kiedy jestem bladsza, dobry. Kiedy już przechodzę z etapu, kiedy schodzi mi opalenizna, to wtedy dodaję, zawsze go sobie trochę rozbielam, jakieś tam ciemniejsze podkłady. Po prostu tak pędzelkiem nanoszę taką kuleczką. Podkład. Ja zaczynam zawsze od miejsc, gdzie mam najwięcej do zakrycia, czyli to są tutaj moje zaczerwienienia. Już można zobaczyć różnicę właśnie, jakie on ma krycie. To krycie moim zdaniem tak, nie jest jakieś full, czyli nie jest to jakieś pełne krycie, ale też nie kryje jakoś delikatnie. Wydaje mi się, że jest to taki rodzaj naturalnego krycia, który po prostu nawet dla takiej osoby jak ja, która jak możecie, no tutaj już niestety niepotrzebnie to położyłam, może zobaczcie, jakie mam zaczerwienienia, pili i tak dalej, a jak wygląda już z położonym podkładem. Warstwa tego podkładu, czyli jak widzicie, jeszcze takie tutaj na przykład piegi u mnie są widoczne. Gdybyśmy chcieli zbudować trochę dołoże, ogólnie dla mnie na co dzień coś takiego jest wystarczające, tylko teraz po prostu na potrzeby tego testu na żywo chciałabym Wam pokazać, czy można nim budować krycie i dlatego nałożę troszkę więcej na miejsca, które trochę mi przebijają, takie jak zaczerwieniony nos i tutaj te policzki. Można nim śmiało budować krycie, nawet takie, powiedziałabym, do pełnego. Jeżeli chodzi o to, czy zastyga, zasycha szybko,
to myślę, że no może nie jakoś bardzo szybko, czyli nie jest aż jakoś tak bardzo matujący, co mi oczywiście nie odpowiada, bo ja nie lubię podkładów matujących takich. W ogóle nie szłam za matowym wykończeniem. Pewnie dlatego, że mam po prostu suchą skórę i... No ja teraz dokończę resztę makijażu i wróciłam do Was już z dokończonym makijażem. Tak prezentuje się podkład. Myślę, że wygląda całkiem fajnie za naprawdę niedużą cenę. Może jak dla mnie jest, mógłby być bardziej taki, wiecie, mieć takie bardziej dewy wykończenie, no ale w porządku, ja nie używam ani pudru matującego, żeby po prostu utrwalić makijaż, tylko takiego normalnego po prostu tego pudru z Inglota użyłam do tego, żeby go przypudrować. Jest godzina 13:19 i wrócę do Was jakoś pod koniec dnia na wieczór pokazać Wam, jak podkład się utrzymał. Myślę, że najszybciej oczywiście zejdzie mi on tutaj w okolicy ust i być może tutaj właśnie przy żuchwie, ponieważ zazwyczaj kiedy siedzę, ja mam taki nawyk opierania twarzy o dłoń czy właśnie o brodę, dlatego tutaj u mnie te okolice mogą najszybciej się wytrzeć. No ale cóż, zobaczymy. Pozdrawiam i do zobaczenia za parę godzin. Hej, witam Was ponownie. Przychodzę do Was po około 7 godzinach, jest po 21. I jak możecie zobaczyć, podkład utrzymał się bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o to właśnie, jak utrzymuje bronzer czy róż, to wszystko jest w jak najlepszym porządku. Teraz przybliżę Wam trochę samą twarz. Czuję się z bliska. Nawet mi się jakoś tutaj za bardzo nie powycierało, jak z reguły mi się dzieje. Także jak na takie 7 godzin, to jest w porządku. Wydaje mi się, że na jakiś taki dłuższy czas... Nie wiem, czy dałby sobie radę, bo nigdy nie noszę jakoś tak zbyt długo podkładu, ale jak na takie właśnie 7-8 godzin, czyli na takie właściwie chyba standardowy czas noszenia makijażu, spisał się całkiem w porządku. Ogólna moja ocena jest na plus, ale też oczywiście ocencie sami i napiszcie mi, jakie są Wasze spostrzeżenia co do tego podkładu, bo wierzę w to, że wiele z Was już go wypróbowało. Wydaje mi się, że za jak na taką cenę podkład codzienny, czyli taki, który tak naprawdę stosujemy na co dzień i na który nie trzeba wydawać jakiejś większej ilości pieniędzy, to jest to naprawdę, naprawdę godny polecenia podkład. To tyle, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się ciepło i do następnego filmu. Pozdrawiam!